Witam wszystkich. Jeśli jesteście wędkarzami i musicie kupować czerwone robaki na ryby, to wam je zazdroszczę, ponieważ wiem, ile kosztuje małe opakowanie robaków. Postanowiłem więc założyć własną hodowlę z powodów takich jak: po pierwsze, żebym nie musiał jeździć do sklepu i przepłacać, a najważniejsze, to mam robaki kiedy chcę, czy wypad na nockę, czy też wypad rano wcześniej. Założenie hodowli jest bardzo proste i każdy może sobie ją zrobić. Mój patent to krąg od studni wkopany w ziemię, spód kręgu jest zalany betonem. Moją hodowlę założyłem przed zimą i właśnie do niej zaglądam. Wrzuciłem tam słomę, do której włożyłem odpady z warzywnika oraz obierki od ziemniaków, marchew, zgniłe lub uszkodzone warzywa. Po prostu odpady, to wszystko wymieszałem z ziemią. Do tego wrzuciłem również mieszankę robaków, rasówki, robaki kopane z ziemi oraz skupną dendrobenę. Ilość robaków, którą przeznaczyłem na założenie hodowli, była niewielka, ponieważ słyszałem, że szybko się rozmnażają. Efekty widzicie sami. Jestem zadowolony i polecam takie rozwiązanie. Mam jeszcze małe oczko wodne do żywca, które też zaprezentuję. Dajcie suba i łapkę w górę. Oglądajcie ciekawe rozwiązania na moim kanale.